No, witam serdecznie. Jak widać, sprzętu się nazbierało co nie miara, a ja tutaj po prostu mam bardzo mało, że tak powiem, czasu, ale myślę, że będzie wszystko ok, że się wyrobię i dzisiaj zaczniemy od Radmora. To jest amplituner FM5412 stereo. Prawdopodobnie go trzeba przestroić, no, doprowadzić do stanu używalności, do czasów świetności. Tutaj trzeba wymienić tylko potencjometr od programowania. Teraz następny. Co tam jeszcze jest? Stereo amplituner DA4140. Dwa razy 40 W to jest wzmacniacz, prawdopodobnie uszkodzona jedna końcówka mocy. No i do tego kompletu jeszcze jest tuner do przestrojenia Faust 205S. Co tu dalej? Dalej mamy, już to kiedyś u mnie było, pamiętam, znaczy nie ten sprzęt, taki sam, ale nie ten, to jest AS642, to jest 2 razy 30 W bodajże amplituner do przestrojenia i wzmacniacz. Nie, ten amplituner ma 2 razy chyba 25 z tego co kojarzę. A ten wzmacniacz WS442 też u mnie już był. Jest do zrobienia jedna końcówka mocy. Chyba. No i doprowadzić. Dodatkowo co? Taki zestawik, tuner i wzmacniacz. Wzmacniacz ten na dole. WS354 i tuner AS952. Co poza tym? Poza tym mamy kolejnego szpulowca, którego trzeba przeglądnąć. Nie wiem właśnie, jeśli właściciel widzi tego szpulowca, zobaczcie w jakim stanie on tu do mnie doszedł. Tutaj mamy ubity róg, że tak powiem, o, i rameczka była po prostu zdjęta. Nie wiem, czy on był w takim stanie zapakowany, czy, bo nie mogę znaleźć tego kawałka w tej paczce. Tutaj był kawałeczek. Tutaj też już mamy coś, jakieś zgięcie. Nie wiem, czy on był w takim stanie, czy nie. I niech napisze w komentarzu, czy na maila, czy to regenerować, spróbować żywicy coś tutaj dokleić, czy nie. Co poza tym? Tu jeszcze są dwie finezji nierozpakowane. A tu jeszcze wzmacniacz kina domowego Pionier. To już nie polska produkcja. Audio, wideo, stereo. SX-V80. Trzeba zobaczyć, co się z nim dzieje. Prawdopodobnie jakiś odsłuch na dwa kanały jest przester, nie? No i co do tych sprzętów, to praktycznie oprócz tego tunera to wszystko zostało w jednej paczce przysłane. Też dobrze by było, żeby na maila po kolei każdy tuner opisać, co się z nim dzieje. Czy po prostu doprowadzić do stanu świetności. Do takiego stanu z fabryki, czy coś ulepszać, no, czy coś upiększać. Postaramy się, żeby to wszystko pięknie zagrało. No a dzisiaj Radmorek 5412 stereo do przestrojenia i do sprawdzenia wzmacniacza mocy. No panowie, jest niezła sieczka z tym tunerem, bo podłączyłem tak, prawy kanał sygnał A, czyli do tamtej jednej mojej tej kolumienki, lewy normalnie. I teraz tak, w prawo przekręcam, gaśnie mi prawy kanał. W lewo przekręcam, się nie dzieje nic. Tutaj mamy anomalię, jak widać, na wskaźniku. Programator tak jakby działał. Zobaczcie, co się dzieje. Żeby takie zakłócenia były duże? Wątpię. No, zaraz się to wszystko okaże. Podłączyłem antenę. Wysokie, niskie działają, ale z tym, że tutaj jest na odwrót ten balans, to mnie to zaczyna zastanawiać. No, oczywiście nic tutaj nie znajduję, no bo nie jest przestrojone radio. I jeden kanał nie pracuje, no. Prawy. Tu wychodzi, że prawy, a pod prawy mam podpiętą kolumnę
która gra na lewym kanale. Nie wiem co, o co kaman, kto go tutaj grzebał, o co tu chodzi. Pod 20B jest to samo. Zobaczcie, co się dzieje na lewym kanale, jak przełączę. Czyli coś, wcale to nie musi być uwalona końcówka mocy, a może być uwalona AB. Uwalony układ ten przełączania właśnie. Z tego, co tu widzę, to chyba to jest na przekaźnikach, bo cyknęło coś. Czyli ktoś coś podstawiał i źle podstawił. Dobra, rozkręcamy i zaraz będziecie... Pokaż kotku, co masz w środku, tak? No i rozkręciłem to coś, te cudo. Stan nie jest za sexy, że tak powiem. Jest strasznie dużo kurzu, ale to z jednej strony to dobrze, że jest tyle kurzu. Zaraz będziemy sprawdzać tak napięcia na końcówki mocy, przede wszystkim ten przekaźnik, który nam nie przełącza prawdopodobnie jednego kanału. Wszystkie te styki to te wszystkie te styki trzeba wyciągnąć, przyczyścić, one są srebrne, a jeśli jest tyle kurzu, znaczy nikt tego nie ruszał, a srebro ma to do siebie, że ze zbiegiem czasu tak daje w kość, że to masakra. Zobaczcie, jakie czarne kołki. No, będziemy zaraz wybierać tutaj te wzmacniacze mocy i sprawdzimy, przetestujemy, przede wszystkim sprawdzimy bezpieczniki, sprawdzimy napięcie, filtrację i po kolei, nie? No, stan nie jest zbytnio dobry, ale zaraz go tutaj spróbuję dopieścić troszkę, wyczyścić, wyszorować. Przede wszystkim tutaj, o, zobaczcie, tutaj jest coś ułamane, prawdopodobnie razem z płytką od wskaźników. No dobra, działam. No, powiem tak, wielkie szorowanie. Lampkę zróbmy do góry. Wyjąłem te moduły, tutaj troszeczkę odkurzę, zdjąłem osłonkę z przekaźnika, bo prawdopodobnie jest jeden styk zaśniedziały, dlatego nie włączało nam jednego kanału. Jeszcze zaraz będziemy to wszystko, będę to wszystko sprawdzał, nie? Do czego dojdę, to odkurzę na razie, a potem będziemy szorować wszystkie płytki, nie? Fajna modułowa konstrukcja, bardzo zgrabnie wszystko idzie zdemontować. O, pamiętam takich płytek kiedyś w różności, miałem cały karton od telewizora takiego starego. Wszystko poszło w on.
Wiecie co wam powiem? To jest fajnie główiczka zrobiona. Zaraz wam pokażę, jak jest fajnie główiczka zrobiona. Tu mamy przedwzmacniacz na BFR96 w tym miejscu, a tutaj mamy całą głowicę heterodynę i na ruskim stalaku, ktoś tu ruski stalak wstawił właśnie, trzeba sprawdzić ze schematem, czy to jest akurat naprawdę ten stalak K174P ruskie PS1. Przedwzmacniacz bardzo fajny, będzie bardzo czuły na tym tranzystorku. Naprawdę jest bardzo dobry przedwzmacniacze wychodzą w ucze. Tu praktycznie już jest fajnie wszystko odświeżone. Tutaj przetarłem już te podstaweczki wcześniej. Pomyślałem, że któryś nie łączy. Ojejku, nie łączy bezpiecznik, nie? Ale prawdopodobnie się okazało, że, bo tutaj te styki były zaśniedziałe na czarno, też były posrebrzane. Trochę przetarłem papierkiem wodnym. Zobaczymy, co tu będzie. A jeśli nie, to modułowo jeden moduł pracuje. Tu były zamienione te dwa przewody, dlatego był na odwrót balans. Ktoś już tu był. No i działam dalej. Zaraz będziemy testować, co się dzieje z tym wzmacniaczem przede wszystkim, nie? No i tak. Stereo dekoder wyjęty, przedwzmacniacz mikrofonowy wyjęty, końcówka mocy odpalona i mamy dwa kanały, przełącznik już przełączył ten, mamy jeden kanał, mamy drugi kanał, jest jeden, jest drugi, dobra, ale potencjometry troszeczkę trzeszczą, to zaraz będziemy je myć. No i co poza tym? Poza tym... Czekajcie moment. Właśnie, zobaczymy, czy to burk był. Poza tym mamy coś nie tak z tym wskaźnikiem na LEDach. Zobaczcie, czekajcie, może mi się uda coś. No i poza tym nic to kompletnie nie odbiera. Sygnał jest na full, chociaż antena jest odpięta. I co dalej? Teraz będziemy... No, programator chodzi, także to już jest pół sukcesu. Będziemy zaraz sprawdzać napięcie vericapu, ale najpierw musimy zdjąć ten cały panel, odczyścić, wymyć wszystkie potencjometry i konieczność zobaczyć te zimne luty, bo prawdopodobnie tutaj coś zostało uderzone. Zobaczcie, to jest krzywo. I ta płytka jest popękana. Po prostu górny wskaźnik pokazuje trójkę, a potem... O, zobaczcie, jaki jest przedźwięk, nie? Na maksa. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj jest niby wszystko ok. Jeden kanał, drugi kanał. Jeszcze będziemy musieli sprawdzić filtrację naszego. Nie, teraz nie mogę puścić sygnału wyżej niż 3. Gdzie dolny idzie? Tutaj jak czwarta się zapala, to 3 gasną. I tam jest coś nie halo, no. Zaraz zobaczymy jeszcze, kontrol wyłączymy. O, zobaczcie, co się dzieje, widzicie? Ta jedna dioda jest upalona, albo ma zimne luty, no jest pęknięcie płytki pewnie tam gdzieś. Bo tu jest uderzenie i to niezłe było. No i dobra. Działamy dalej. Grunt, że końcówka mocy już odpalona i chodzi, i pracuje. Teraz reszta układów. Panelek po zdjęciu się rozsypał, na to wypadły wszystkie te szybki. Szybki idą do polerowania, panel idzie do mycia. Tutaj, o, zobaczcie, też powypadały te gumki. Te plastiki się podklejały. Wszystko będzie to podklejone i odrestaurowane. A panel pójdzie zaraz do szorowania, a my później zajmiemy się przestrajaniem tego sprzętu. Tutaj wyjęte są diutki. Lecz najpierw właśnie ten wskaźnik wysterowania musimy naprawić, nie? Zobaczcie, odkrywamy kolejne niespodzianki. Patrzcie, ile tutaj było wody. Nie wiem, czy to widać. Zrobimy na makro. Patrz. Patrzcie, całe płytki, wszystko.
wszystko idzie do mycia. Wszyściutko. Także odpinamy zasilanie, bo nie ma co tu jego szaleć. Dobrze, że wzmacniacz nam zadziałał. Nie wpatrzyłem się w to, że tak powiem. Wszystko rozkręcamy, wyciągamy. Niestety tak wyszło. No, roboty będzie co niemiara nad tym nadmorem, żeby go doprowadzić do stanu idealnego. Zaraz będziemy wiedzieć, co tu dalej jeszcze trzeba z nim podziałać. Zanim przestroimy, to jest praktycznie cały dzień roboty, no. Albo i dłużej. No, wpatrzyłem się w parę przeróbek, że tak powiem, na tunerze. I zobaczcie, jak posiekane są ścieżki. Przelutowywane były scalaki, tutaj były podstawki wstawiane, z tego co widzę. Trzeba te wszystkie zimne luty popoprawiać. I tutaj już mam płytki odnowione, wyczyszczone i polakierowane, właśnie sobie sechnie. Tu jest wszystko ok, tylko na tunerze, no te scalaki, tak jak mówiłem, że ten ruski scalak, to nie wiem, czy to jest, czy to powinno w ogóle tam być, nie? Tuner oczywiście tylko szumi, nic nie odbiera, grunt, że szumi. No i będziemy zaraz tutaj, najpierw poprawiam te wszystkie zimne luty. Tam, gdzie brakuje ścieżek, to połączę przewodzikiem srebrzanką cienką. I to by było na razie tyle. No, panel jest w myciu. Wskaźnik jeszcze nie wkręcony, bo jeszcze trzeba go rozkręcić, żeby dojść do diódek, bo jedną diódkę trzeba będzie zielono wymienić. No, trochę było, że tak powiem, jest tu nad nim, będzie roboty, jest i no zobaczymy. No, do efektu końcowego daleko. No i próbujemy odpalić ten wskaźnik nasz. Ściszmy sobie go trochę i teraz tak. Ja tu zrobiłem dosyć głośno, przełączyłem na mikrofonowe wejście. O, jak widzicie, ta diódka już się nie świeci. Zaraz sprawdzimy. Ten wskaźnik dolny, czyli kanał lewy, idzie do końca, nie? Prawy też idzie do końca, ale ta diódka się nie świeci, trzeba ją wymienić. Tak samo później będziemy sprawdzać napięcia na żarówkach i sprawdzimy napięcie na... I wymienimy potem całe podświetlanie. No, zrobimy już tak, potencjometry poczyściłem, istostaty poczyściłem. Także teraz bierzemy się, czwarta diódka, prawy kanał. Zaraz to sobie wypniemy, żeby było łatwiej. Tu sobie położymy. I będziemy działać. Zaraz wymienię tą zieloną diódkę. Musimy znaleźć diódki. LED. No, czyli już sporo rzeczy zrobione. Końcówka mocy fajnie pracuje, zabezpieczenia pracują, poustawiane. Zielona diódka LED. Proszę ja was, mamy. Mam i żółtych nawet, ale nie będę tutaj mieszał, tylko wstawię oryginał. Zielona diódka LED. Dobra. Wymieniam i zaraz pokażę, co mi wyszło. No, po wymianie jeszcze tutaj muszę posprawdzać zimne luty, bo jeszcze to nie jest tak, jak bym chciał. Jeden kanał, drugi kanał, nie? Jeden kanał, o, aż zabezpieczenie zadziałało. Jeden kanał, drugi kanał. No dobra, zaraz zmontujemy, podświetlanie przy okazji sprawdzimy i wymienimy żaróweczki i sprawdzimy, o co tu kaman, bo one są w szeregu, prawdopodobnie dwie szóstki siedzą pod 12 V podpięte. Albo dwie dwunastki siedziały pod 24 V podpięte. No zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Tu mamy dwa kołeczki, tu musimy sprawdzić napięcie na żarówki, która z nich jest upalona. Weźmy sobie miernik, może sprawdźmy sobie to w szybszy sposób, pomomierz.
Sprawdźmy. Czy nie... No tak. Ta jest spalona na pewno. Ta jest sprawna. I tak samo później tutaj te cztery żarówki do podświetlania. Też musimy tak samo sprawdzić, nie? Czyli ta jest, ta nie ma przejścia. Co to jest? 12? V. 12x15, ale o co tu chodzi? 12-15 mA może być. Tak mało? 150 mA. No dobra, może być, że to tak jest. Zaraz wstawimy dwie identyczne, dwie dwunastki i będziemy działać. Zobaczcie, podstawiłem żaróweczkę. Taką samą, 12x15. Strasznie słabiutko to świeci. Może to tak ma być, że tylko to ma być widać. No zaraz zobaczymy. No oprócz tego nie może oślepiać tego wskaźnika, nie? Coś tutaj nie łączy. No dobra, są dwa. Jest jeszcze nie tak z przedwzmacniaczem. Z przedwzmacniaczem mikrofonowym, z wyjściem, znaczy z korekcją tutaj gdzieś coś jest nie halo. Teraz będziemy wiedzieć. Dobra, skręcam ten wskaźnik będzie działał. Znaczy już działa. Silne końcówki mocy sprawne. Dobra, wyłączmy. Skręcamy. No, tu nerek pomału ogarnięty. Tylko jeszcze teraz zostało przestrojenie. Jak widać, programator działa. Wskaźnik tutaj działa. Nic nie trzeszczą potencjometry. No jeszcze kwestia teraz tak, ustawienia przestrojenia głowicy, ustawienie stereo dekodera i wskaźników oczywiście, ale to dopiero zobaczymy jak już będzie podany dobry sygnał, nie? Bo podałem tutaj sygnał z generatora i jest ok. Stary zakres pracuje już, teraz będziemy, o, podświetlanie zrobione, jak widać. Podświetlenie jest zrobione. Diutki powymieniane. No i co? I będziemy przestrajać. Także po krótkiej przerwie. Siedzę nad tym już cały dzień praktycznie i jest w ten sposób. Efekt jest taki, że któryś kondensator musi robić zwarcie. Werika pływa.
tu kondensatory, prawdopodobnie na zasilaczu trzeba będzie powymieniać. Strasznie, i teraz chwila krytyki dla tych wszystkich speców od Redmorów. Niech wasz szlak jasny trafi z tymi sprzętami. Niby one takie piękne, eleganckie. Na 86 rok to może i były eleganckie, czy tam 82. Ale doszedłem do czegoś takiego, że głowica, nie? Głowica UL1042. No kto kurwa na tym scalaku, za przeproszeniem, robi głowicę, znaczy przemianę częstotliwości pośredniej w tamtych czasach przynajmniej? Bez komentarza, zostawmy to bez komentarza. W ogóle nawet nie, tutaj patrzę, jakiś ruski jest wstawiony, nie wiem czy on jest lepszy czy gorszy, nawet nie sprawdzałem jeszcze noty katalogowej, bo nie mogę się uporać z zasilaniem tego badziewia. I zaczynam po prostu, mam już go dość, chociaż poświęciłem już na niego no, 9 godzin. To co się udało odnowić, troszeczkę płytki od spodu, no to jest plus. Wszystkie te styki, wszystkie czyszczone, wszystkie są wyczyszczone. I dalej mam jakieś takie dziwne, nie wiem, samowzbudzenia, dziwne. Po prostu co chwilę wywala protek, znaczy ograniczny, wyłącza zabezpieczenie, nie? Tutaj jest zabezpieczenie. Już to zaraz zobaczycie, jaki jest efekt. To jest w ogóle paranoja dla mnie. Zobaczcie. No niby coś to szumi, ale... O, już wyjebało zabezpieczenie. O. W ten sposób. Coś jeszcze gdzieś, coś skrzypi, słyszycie? O. Programator. Zimne luty na programatorze. Jeszcze trzeba będzie to całą płytkę pewnie przelutować. Zobaczcie, co się dzieje na wyświetleniu, na wskaźniku. Wskaźnik też był uwalony, też diody wymieniałem przecież. O. I już zabezpieczenie wyjebało. I znowu puściło. I za chwilę znowu wypierdzieli. Dziwne kurwa wzbudzenia. W ogóle na tych wejściach to jest sieczka. Na tych wejściach z tyłu. O, oczywiście zabezpieczenie wywaliło. O. Gdzieś mam zwarcie, że tak powiem. Gdzieś idzie prąd stały na końcówkę. Zobaczcie, wyciszyłem go do końca. I mam takie dziwne pływania. O dziwo, Vericap jeszcze na razie stoi. Ale co go tak obciąża? Trzeba lecieć po prostu wszystkie kondensatory, wszystkie. W zasilaczu, w torze audio, bo to coś idzie na tor audio. Już odpiąłem tutaj z powrotem te żarówki, które podpiąłem. Myślałem, że to takie obciążenie spowodowało. Ale nie. Normalnie żyje swoim życiem. Niby modułowa konstrukcja, niby to łatwo wszystko jest posprawdzać, nie? Można szybko rozebrać, szybko podstawić, złożyć, podmienić na przykład moduły wzmacniacza. Nie wiem, czy to jest akurat wina tego egzemplarza, czy ten Radmor po prostu taką kaszanę odpierdalał. Bo już tu słów mi brakuje, także... Nie wiem, czy tego nie odłożyć, kurde, do jutra przynajmniej. Mam go serdecznie dość. W 100% wolę Aidę, wolę Toskę, nawet zwykłego jakiegoś, nie wiem, Kasprzaka naprawiać, niż te badziewie, no. Wiecie co? Się uparłem. Się uparłem i go, kurde, odnowię. Bo umyłem właśnie całą tą płytę tunera, bo to właśnie jego wina. Napięcia szaleją, Vericap szaleje, synteza tutaj o dziwo prawdopodobnie będzie dobra, nie tego wina. Wina wszystko isostaty, no, a co, cóż by innego z tym pływaniem tego sygnału. Wypiąłem to wszystko i
No i zaraz już umyłem te izostaty, tutaj zużyłem pół litra acetonu. Przewaliłem całą płytkę, będę teraz tak wymieniał, przede wszystkim będę kondensatorki, będą nowe. Praktycznie wszystkie jak leci. Wszystkie te niebieskie elektrolity, wszystkie te szare elektrolity tutaj przy przedwzmacniaczach. W sumie tą płytkę można by było zostawić o tą, bo ona jest w idealnym stanie, jest sprawna, także jeszcze zobaczymy, ale na pewno wszystkie te tutaj przy wejściach, przy przedwzmacniaczach, przy przełącznikach od tylnego wejścia, od tylnych wejść, to są te przełączniki, to wszystko pójdzie do wymiany, wszystkie te kondensatory. Tu nic praktycznie nie obciążało w tym, że po odpięciu tunera, reszta, ta część już jest w idealnym stanie. Wzmacniacz pracuje, nie ma żadnych tam przedźwięków, burków. No prawdopodobnie to będzie cała taka największa przyczyna usterki, to będą te przełączniki i to te długie przełączające wejścia poszczególne. No zobaczymy, jeszcze tam spróbuję przelać je od tyłu do przodu, już go raz stawiałem tak na ryj, na przód, żeby po prostu przerzucić acetonem, nie przemyć. Wszystkie kołki czyściłem, nad wszystkim siedziałem, trzeba było od razu mi go rozebrać w całości i zrobić tak jak zanurzyć w acetonie, o. Nie no, to trochę nie, tak nie za bardzo jest aż tak mocno tu moczyć, bo foliowe kondensatory potrafią się topić, także od acetonu, nie? Także trzeba uważać na to. Chodzi o takie, o te kondensatorki. No ale no zobaczymy, co to z tego wyjdzie, no. Na razie z tego, co tu widzę, tu część w ogóle jest podpięty bez mas. Prawdopodobnie tak ma być, żeby nie było pętli masy. Zobaczcie, jest tylko środkowa żyła do przełącznika podpięta. No coś tu robi, no. Poruszasz, jest dobrze, za chwilę znowu. Się uparłem, zrobię. No choćbym miał siedzieć i tydzień nad nim. Ale... musi to wszystko zagrać tak jak ja chcę, a nie tak jak sobie żyję własnym życiem. Dobra, może się trochę dzisiaj uniosłem, ale zrobiłem dwa tranzystory i dwa kondensatory. Słuchajcie, tutaj jest układ, który steruje właśnie tym przekaźnikiem, czyli zabezpieczeniem końcówki mocy. I jak słychać, w tej chwili mamy zrobione go na maksa i mamy praktycznie ciszę. Nic się nie wzbudza, nic nie chodzi. No zobaczymy, co tu dalej będzie, bo już przełączniki wszystkie tutaj przeczyściłem. Wszystkie umyte, wyczyszczone, wszystko rozebrane w drobny mak, z tego co widać. No i będziemy tutaj dalej coś modzić. No w następnym odcinku będzie pewnie już przestrojenie. O ile coś tu jeszcze więcej nie wyniknie, nie? A, przy okazji tutaj jeszcze te cztery kondensatorki przy wyjściu, przy wejściu na końcówki mocy też je trzeba wymienić, bo to tutaj wstawimy z dielektrykiem stałym kondensatory przed tymi filtrami, bo tutaj są dwa wiki nawinięte, nie? No i na razie pracuje, no. Wszystko jest ok. Końcówka mocy, że tak powiem, zapracowała nareszcie. Nic się nie grzeje nadmiernie. Ale kurde, tyle godzin. A tu końca nie widać. Będzie pewnie kilka dni. Ten radmur się zajdzie. Także ja pozdrawiam. I tak szczerze. 5102. Dużo łatwiej, znaczy nie tyle łatwiejszy, co no, jest dogodniejsza konstrukcja. Też modułowa, ale jest przejrzysty schemat, a tutaj, co ja tutaj mogłem znaleźć, no niby wszystko jest, ale jest taki rozpiździel w tych schematach
no, tutaj znalazłem taki opis strojenia w Wordzie, schematy i no i zobaczcie, dalej jest lipa, kurwa, no co tu się z nim dzieje, ty? Jest wszystko ok, w pewnym momencie sobie sam wchodzi na wzbudzenie, wzmacniacz. O. Jakby kurde myszy w środku chodziły. Nie no, kurde. Niemożliwe. Wymieniamy wszystkie kondensatory, wszystkie jak leci. Wszyściutkie. Wszystkie elektrolity won. Bo się nic tu już nie... No nie wiem jak to, kurde, jak to znaleźć, że tak powiem, no pod każdego mam podstawiać inny. No zobaczcie, o, już idzie na wzbudzenie, zaraz się wyłączy. Kurde, no co tu mu jest? O. Zimne luty czy co?